Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w Don't Starve z moją Tulą. Tak, wiem, że dawno nie było. O! Tu mamy tą roślinę, patrzcie, kurde. I szczerze nie pamiętam, co ja tutaj chciałam zrobić. Wiem, że mamy wiosnę i to chyba nawet koniec. Czy nie? 8 dni. Może byśmy skoczyli sobie do jaskini, bo chciałabym zobaczyć, odkryć zejście do ruin, bo latem co prawda nie pójdziemy, ale jesienią byłoby fajnie i szkoda później tracić czasu. Co mam? Strzeżaki mam zrobione. Wystarczą mi dwa kamienie na wiosnę i właściwie słuchajcie tyle, tutaj nie ma co szaleć, bo latem i tak zbyt wiele nie zrobimy. Aha, chciałam sobie przenieść moje koty, bo one ciągle giną, biedne. Tak, mam tą różkę, będziemy musieli wypróbować na jakiegoś bossa. Tylko że wszystkie koty mi zdążą zginąć, prawda? I tak się patrzę. Tak, zrobiłam sobie jeszcze jedną skrzynkę. Co ja bym musiała wziąć? Tak, tu przeniesiemy sobie te koty. Weźmiemy sobie właśnie, mięso mi się psuje, już tutaj patrzyłam. Ale weźmiemy sobie... Może to suszone... Jezus, gdzie ja tam stoję? Może suszone byśmy wzięli. A tak. Patrzcie, nie pada. To wiecie co? Lecimy najpierw do tych jaskiń, a później sobie przyniosę te kocury. Jak już wrócę. Kurde, jagody musiałabym pozbierać. Aha, miałam zobaczyć jeszcze... A tak, bo tutaj mamy tą miejscówkę spaloną. Pamiętacie, co tam króliki na mnie czekają? Tutaj jest. Dobra, to lecimy. Wiecie co, może na razie... No i patrzcie, leje się tam, kurde, no dobra, ale idę, bo szkoda czasu, wiecie? Mam kask? Mam, dobra, wszystko mam. Bo dobra, bo kurde, szybsza jestem. Zima mi przeszła i powiem wam, że bez sensu, bo ja wcale nie chciałam, bo zima jest tam spoko. Mogłabym sobie iść na morsy, może laskę udałoby nam się zdobyć, a tak to lip... Aha, tu są ptasiurze, okej. Nie, chyba źle idę. Nie. Idź mi, nie chcę twojego jajka! Nie będę hodować sobie zabójcy. Te ptasiory też są dobre później na jakiegoś bossa, wiecie, jakby przylazł. No ale widzicie, wszystko nam przeszło przez te jaskinie, tak naprawdę. Cała zima, no. No i patrzcie, te kamieniaki jednak tu będą łazić, no, niestety. No ale tam koło siebie też mam to, wiecie. Będą się rozmnażać, to też nam jakby co pomogą. Dobra, idziemy. A tu pada. O, super. Już mnie goni robal, nie? A czy ja w ogóle byłam w tej jaskini? Bo choinka... Nie pamiętam. No mówię, tu ledwo się wejdzie, to już coś się dzieje, tak? A na Together, no to powiem wam, że... Czekajcie. Aha, okej. Tutaj są pająki, to trzeba by tutaj zajrzeć, bo zejście jest zazwyczaj przy tych pająkach, więc lecimy na dół. Daj sobie spokój. Kamieniaków więcej nie biorę, bo tamte nam się, wiecie, rozmnożą. O właśnie, właśnie. Przy takich tych... Zazwyczaj jest zejście do ruin, ale niestety tutaj nie widzę. No Jezu, ile tych robali? Dobra, na dół. Wszystko mnie goni i wszystko chce mnie zabić. Trochę przemoknę, no ale trudno. Muszę mieć ten kask. Co, tu już jest koniec? Tutaj chciałam iść właśnie, tutaj. No patrzcie, i ten robal będzie za mną łaził, nie? Co za po prostu. Właśnie, zazwyczaj w takich skupiskach... No patrzcie, no idzie za mną cały czas! Jesteś nienormalny, czy co? A ja nie mam zbroi, nie? To po prostu superowo zrobiła mnie. O Jezu, jeszcze trzęsienie ziemi. No i lezie za mną. No chyba go pogięło coś. Jezu, Jezu. Nie mam zbroi, nie? Świetnie po prostu. Idzie? Idzie.
Nie, słuchajcie. Chciałam sobie zrobić tą zbroję, nie? Ale przecież nie mogę się nawet... Jezu, co ja robię? Dobra. Zrobiłam. Kurde, no nie ma tutaj. Niestety. Tak sobie spaceruję wśród tych pająków i z śledzącym mnie robalem. Po prostu masakra. Co on się tak na mnie uwziął? Czekajcie, spójrzmy, bo czasami właśnie nie widać dobrze, no ale nie ma. Żeby tam jeszcze spróbować na górę. Powiem wam, że ten... Że ciężko jest znaleźć to zejście. Zawsze mam z tym problem. Ale to chyba będzie ślepy zaułek. Nie. Tak, tak. Dobra, to chodźmy jeszcze tutaj. Nie ma nic. Wiecie co? Kim mam chwilę spokoju. Uzupełnimy sobie to wszystko. Nie ma tutaj nic, słuchajcie. Kurczę, no szkoda, powiem wam. Czyli tutaj nie. Tutaj są grzyby. Tutaj można by jeszcze skoczyć. To idziemy, słuchajcie. Pamiętam kiedyś, no tam, z kim to była seria? Czekajcie, niech ja zobaczę, jak ja mam tam przejść tutaj. To tak długo się męczyłam, żeby znaleźć. Zejście do ruin oczywiście. Nigdzie nie było. Nie no, bez jaj. Pająk! Czekaj. Nie! Cholera. Co ja robię? Kurde, patrzcie, jak mi się za... powciskałam! Masakra. Jagoda, dzięki. No i patrzcie, wszyscy mnie gonią, no co to ma być? Tutaj idziemy. Ten pająk jeszcze za mną idzie? Co oni się tak dzisiaj wszyscy na mnie uwzięli? No dajcie spokój. Ja po takiej przerwie tutaj sobie chciałam pospacerować. A tu nic. Dobra, idziemy. Co tu się dzieje? Okej. Tutaj jest potrójny kokon i tutaj są bagna, tak? Tak. Wow, patrzcie. Ile ich tam jest? Okej, tutaj nic nie ma. Coś czuję, że... ta wyprawa nie będzie owocna. Pająk, dajże spokój. Kurde, czy tu będzie ślepy zaułek? Nic nie widzę. Nie to perze jeszcze. No ale tu przynajmniej, słuchajcie, jest jakaś adrenalina, coś się dzieje, bo mówię wam, że w tym Together to jest porażka. Gdzie my jesteśmy tutaj, dobra. Mam nadzieję, że jak wyjdę, to mi nie skoczy nagle lato. Bo ja nie wiem, co tutaj się dzieje, słuchajcie, z tymi jaskiniami. Jakaś porażka. Tutaj. No idźcie sobie ode mnie. Ślepy zaułek pewnie. Idź mi. Widzicie? Nic tu nie ma niestety. Czekajcie. Dobra, to chodźmy jeszcze tutaj. Zawsze to wiecie, no lepiej trochę odkryć sobie, prawda? To już mamy kilka miejsc z głowy. Który będzie ślepy zaułek, dobra. Idź!
Ode mnie. A w ruinach to już nie byłam po prostu w wieki, nie? Oczywiście, tak jak dzisiaj, to ja nie jestem przygotowana na ruiny, ale zejście byłoby fajnie znaleźć, nie? No tutaj raczej już nie będzie, bo tutaj są bagna. Można by tam jeszcze na górę skoczyć i chyba tak zrobimy. Kurde, tylko ja przemakam. Zaraz mi będzie psycha lecieć. Dobrze idę? Ha, a tyle cię wykiwałam. I leci dalej za mną, po prostu nie wiem, co oni dzisiaj się tak uwzięli na mnie wszyscy. I tak długo mnie śledzą. Topesz tu siedzi, patrzcie jak fajnie wygląda, co? Dobra, chodźmy tutaj. Śpi, śpi, nie przeszkadzaj sobie. No i leci, nie? No. Ja wiem, że jestem na waszym terenie, ale ja szukam pająków. Uah! Dajcie mi spokój! Nic tu nie ma, słuchajcie, no. Tutaj są grzyby. No idź już sobie, idź, idź. Dobra, spójrzmy. Okej, tu możemy się przejść jeszcze. To właśnie przeszłam. No i lipa, patrzcie, no niestety. No patrzcie, no jak za mną latają. Dobra, zobaczymy, czy ja tu przejdę. Tędy, byłoby fajnie. Gdybym nie musiała się taki kawał wracać. No, ale chyba będę musiała, co? Ta. Dobra, myślę, że wracamy. Niestety. Dzisiaj nie znajdziemy. No, już mi poczytalność leci. Spójrzcie. Może jestem tak przemoczona, także idziemy sobie stąd. Nic, jeszcze przyjdziemy. Bo musimy znaleźć to zejście. Oczywiście, że źle idę. Totalnie się gubię w tych jaskiniach. Jakbym słyszała, jak jest bossa czy coś, ale może mam jakieś schizo. Przecież co by to teraz było? Gęsiołeś nam przepadł. Bo on na początku wiosny. No w sumie szkoda. Źle polazłam. Noż ja nie mogę. No jeszcze trzęsienie ziemi. To przychodzi ludzkie pojęcie, jak ja się tutaj gubię w tych jaskiniach. Czekajcie. Tędy, dobrze. Robal, oczywiście, dobra, jesteśmy. Lina! Wychodź! Kurde, masakra, nie mogłam... Ani nie mogłam w niego, żeby go zaatakować, ani wyjść, no co to w ogóle? Mamy jesień, tak? Tak. Wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej. Okay. Dobra. Wiecie co? Tak, to sobie zdejmiemy, bo nie potrzebujemy.
Idziemy do domu. Parasol! Wiesz co, załóż na tą czapkę swoją. Idziemy do domu, przeczekamy sobie noc. Rano przekopię sobie moje koci szopy. Może na bagna się jeszcze przejdziemy zobaczyć? Jak tam moja hodowla kamienia. Aha, to jest. No właściwie na razie to zostawię. Jak tam, bo tu któryś gdzieś zginął chyba, co? Dobra, dobra. Kurde, nie poczekaj, bo mi teraz będą koty atakować znowu. A, brak słów. Dobra. Ja sobie rozpalę i widzimy się rano. Dobra, słuchajcie, mamy dzień. I stwierdziłam, że jednak nie będę ich przekopywać, dlatego że wiosna zaraz się skończy. To te czerwone pszczoły już latać nie będą. Wiecie co? Nie chciałam kwiatka. O kurde, patrzcie, no i lata tam. Co za kocur. To może one nie będą tak ich atakować, nie? Idź mi! Noż ty głupi. No nie. I zabiły. Te koty to po prostu jakaś masakra. Ale zaraz wiosna się kończy. Dobra, nie biegaj już z tym. To zjedz, to zjedz. To odłożymy. Idziemy jeszcze na bagna, słuchajcie, zobaczyć. Aha, to mogę sobie. Zabił mi. Ptasiura. Dawaj mięcho. O, tam się jakiś złapał. Ale na razie niech sobie jest. A ja nie mam żadnego mięsa z potwora. A to nie, to oddaj. Jajka zrobimy normalnie. Pulpety. Daj to. To mi się przyda. No bo dobra, wezmę, bo mi tak to będzie skakać i mnie to będzie drażnić. Zabijemy ptasiurka. Mięsko. Spoko. Aha, nie mam miejsca. Dobra, to czekajcie. Weźmy te pulpety. Zrobimy tak, bo to i tak mi się popsuje. O. No, włóż to. To na razie odłożymy. To zjedz. Wiecie co, odłożę sobie jeszcze ten. Odłożę sobie. Gdzie ja to mam? Tutaj. To. A żądeł nigdzie nie mam. To na razie tutaj damy. Okej. Weź to. Odłóż na razie, bo nie potrzebujemy. Idziemy zobaczyć na bagna, słuchajcie. Są tutaj moje kamieniaki. Które leją się z merma. No i one i tak wyłażą, zobaczcie. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, no. Przecież mur jest zrobiony, one wyłażą, no. Przecież tu już się nie da dalej post... To mi zabił mojego glomera. Kolejnego już. Co za... Ciekawe, czy nie... koty. Nie wiem, dlaczego one tu przełażą, słuchajcie. Bo przecież tam już się nie da dalej postawić... murku. A, możemy sobie trochę trzciny jeszcze nazbierać przy okazji, jak już tutaj łażę. Dzień dobry panom. Jak tam? No, 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 no. Wiecie co, załóżmy sobie kask na wszelki wypadek, bo wiecie jak to na bagnach. Różnie może być. Komary. Chodźmy tutaj zobaczyć. Grzybki, a na razie nie chcę chyba. Chociaż to moja poczytalność, tak sobie. Moja plantacja trzciny tutaj dobrze się miewa, dobrze. Wezmę jeszcze sobie. A, tu jest mój drzewiec, faktycznie, cześć!
Kurde, a ja miałam. No tak. Przecież tutaj latają nietoperze. Miałam sobie nazbierać ten drewno, bo ja nie mam nic drewna, słuchajcie. Tery, no to co to jest? O, kolejna broń, proszę. Nie. Zostawić mnie. Walnij w niego. No. Masakra. Muzyka do walki się włączyła, ale będziemy walczyć. Kurde, nie wiem, czy te koty przenosić sama. Właśnie, bo wzięłam sobie siekierkę tą drugą, bo miałam trochę drzewa pościnać. Bo nie mam nic. Kwiatka nie chciałam. Co za kocury, no? Muszę się sprężyć, bo zaraz będzie noc. One tak daleko i tak tu łażą, zobaczcie. No i ten kamieniak tu wylazł. I tak będzie lipa z tego, słuchajcie. Nie wiem. Nie wiem, co ja tam, kurde, źle zrobiłam, że one przełażą. Nie mam miejsca. Grzyby jakieś tutaj mam. To je sobie przypalimy. Przypalimy. Przygotuję sobie zaraz je. Tutaj nie, tutaj. Ale to mi się nie zastakuje. Wiecie co, ja tego tak naprawdę nie potrzebuję. Bo właśnie jakiś był, jest problem z tym dzwonkiem, prawda? Że coś tam nie da się go zrobić. Połóż to. No i będą mi łazić niestety te kamieniaki, słuchajcie, no. O, tak sobie napalimy. Tak, tutaj mam gdzieś trzcinę, to odłożymy. W sumie broni na razie tyle nie potrzebujemy. Tak, po prostu to trzeba być mną, nie? To naprawdę trzeba być mną, żeby tak zrobić. Masakra. To też przepiekę. Brak słów po prostu. Czy one mi dawały poczytalność? Tak. Trochę tam zdrowia zabierają, ale tyle ty tam. No. Masakra, dobra. Zresztą zaraz i tak jest dzień, słuchajcie. Gdzie by tutaj iść? Tak naprawdę. Co ja tutaj muszę jeszcze zrobić przed tym latem? Ale zajrzyjmy się. Można by. Kurde, mi tutaj. Czekajcie, czekajcie. Tak, tutaj do mnie przyjdzie muchosmok przecież. O mój Boże, faktycznie. Do mnie przyjdzie muchosmok. Wiecie co, może byśmy się wybrali, bo nie wiem, czy ja tutaj porozwalałam marmur, bo bym sobie zrobiła marmurową zbroję. Tak, bo przecież to nie jest together. I tutaj przyjdzie do mnie muchosmok. Faktycznie, ja totalnie o tym zapomniałam, słuchajcie. Kurde. To tak zrobimy. Idziemy tam. Mam kill off? Mam. Ile mamy do lata? 5 dni, dobra. Tak zrobimy. Zapomniałam całkowicie, bo przecież tutaj nie ma muchosmoka na pustyni. No, no, no. Co to mi tutaj za jakieś dziwne. To na razie niech jest, bo może mi się przyda do czegoś, jakichś psów czy coś, wiecie. Właśnie, dawno psów nie było, nie? Trzeba trochę pokrakać.
Dobra, spójrzmy. No. Przecież źle idę. Coś w ogóle ostatnio z moją orientacją w terenie jest kiepsko, no ale też mówię, dawno nie grałam i tak nie do końca wszystko pamiętam, gdzie ja tutaj miałam. Dobra, lecimy zobaczyć. Czy tam mi zostały jeszcze koniki? W sumie, słuchajcie. Bo chyba zostały. Zaraz zobaczymy. Przepraszam, czy to... O! Ale to na razie zostawimy. Nie potrzebujemy. Czy ja tutaj byłam? W tej wiosce byłam. Dobra. Może jeszcze jakiegoś kocishopa znajdziemy. To bym sobie go zabrała do siebie. Nie ma tutaj. Kurde, mogłam sobie zrobić ten. Widły. Nie pomyślałam. Bym sobie wykopała i bym sobie dywan zrobiła. Właśnie. Patrzcie, jakie to fajne malutkie drzewka. Super. Ale kocisza niestety żadnego nie widzę. Ja już tu chodziłam przecież. A, widzicie, nic nie pamiętam i tak to wygląda. No ale dobra, więc teraz już sobie przypomniałam, co i jak. Ile mamy dni, słuchajcie? Cztery. To może w kolejnym ja bym jeszcze raz skoczyła do jaskini, słuchajcie. Spróbowała jeszcze tam w jakąś inną stronę iść, żeby no kurde, jak najszybciej sobie odkryć te ruiny. Nie ma tu żadnego kocieszopa. Dobra, to wracam. No i później przyjdzie lato, a latem to już niestety nie pobiegamy. Także wiecie co, tak chyba zrobimy. Wrócę do obozu, wypakuję czego nie potrzebuję. I w kolejnym odcinku jeszcze raz skoczę sobie do jaskiń. No a później już niestety będzie lato. I będziemy czekać na mucho smoka, który przyjdzie i nas zabije. Tak to się skończy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawno nie miałam do czynienia, słuchajcie, z muchosmokiem. Przez to together nie, bo tam nie przychodzi, to wiecie, no. Nie stresowałam się aż tak. Dobra, ja już sobie wrócę do domu. Ogarnę, co potrzebuję i... No i tyle. Także widzicie, no niestety nie udało mi się znaleźć zejścia. A szkoda, powiem wam, bo... Bo później, jak już przyjdzie jesień, to szkoda czasu, nie? Żeby kurczę marnować na szukanie, a czasami długo schodzi, dlatego myślę, że jeszcze raz pójdę. W sumie możecie mi napisać, czego ja tutaj jeszcze nie mam, co bym mogła sobie zrobić na lato. O, idą psy. No to dobra, to jeszcze te psy. Poczekamy na nie. Na lato albo na tego mucho smoka. Na mucho smoka to w sumie próg by mi się przydał. Słyszę, słyszę. Nie stresuj się. O, coś mi tu. Telefon. Ło! Chodźcie. Może tu mi ta roślina pomoże. Zobaczymy. Boże, jak ja wolno biegam. No, pomoże mi, nie? Mnie zabije. Tyle z tego będzie. W ogóle może bym sobie broń do ręki wzięła. Okej, okay, tam już mi zabiła. Nie, jeszcze nie zabiła. Zabiła jedno. Bez jaj. Chyba szybciej zabiję sama te psy. Ale chciałam, żeby one mi, wiecie, zabiły też tą roślinę przy okazji. Da radę czy nie? Chyba nie. Chyba będę musiała sama je zabić. Halo! No i spoko. Dobra, po psach. Właśnie mogłabym sobie też jakieś pułapki porobić. Roślinę zabiorę, bo być może jeszcze mi się do czegoś przyda. Nigdy nic nie wiadomo. Kończy mi się parasolka niestety, ale wiosna też już się kończy.
Dobra, także cóż, kochani, ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!